Witam Państwa bardzo serdecznie w piękne niedzielne popołudnie, w ostatni weekend kwietnia. No i chyba nareszcie możemy przywitać wiosnę. Prosiłbym tylko o taki sygnał na czacie, czy słychać mnie, czy jest to dobra jakość dźwięku. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie w porządku. Super, dobra. Jeżeli tak jest, to drodzy Państwo, porozmawiamy sobie dzisiaj, no już trzeci raz z rzędu, o oczyszczaniu. Oczyszczanie nie jest takim procesem bardzo szybkim, jakby się niektórym wydawało. I dlatego też może i celowo prowadzę, mówię o tym w takiej dłuższej perspektywie czasu. Ciekawy jestem, jakie Państwo macie już pierwsze efekty przy stosowaniu pasty. Niektórzy są zapewne w trakcie. Wiem, że są już niektóre osoby, które skończyły pastę. Dzisiaj porozmawiamy sobie troszeczkę więcej na temat oczyszczania z kilku również płaszczyzn. Staram się zawsze pokazać Państwu, że tak naprawdę wszystkie procesy odbywają się nie tylko w jednej płaszczyźnie. I dobrze, jeżeli robimy je z poziomu również mentalnego, duchowego, a nie tylko fizycznego. I dzisiaj będę chciał Państwu również zwrócić uwagę na pewne rzeczy, uporządkować pewne sprawy, tak żeby to wszystko współgrało w tych trzech płaszczyznach. Oczywiście, tak jak zawsze, proszę, żebyście Państwo słuchali mnie sercem. I oczywiście umysł to przyjmuje, ale to prośba polega na tym, żeby przepuścić to przez serce. Oczywiście czasami emocje grają, ale to również proszę przefiltrować przez serce i wyciągnąć wnioski dla siebie, swoje własne, z tych różnych elementów, o których dzisiaj również będę Państwu mówił. A będę mówił między innymi o tak zwanych pasożytach umysłowych. Ale w oparciu i w porównaniu do tych pasożytów, które funkcjonują w naszym organizmie. Zresztą taka na początek mała dygresja, jak popatrzymy, ja często używam takich porównań na naszą planetę, jako na taki jeden duży, żywy organizm, to jest taki układ zamknięty też tak naprawdę. I dzisiaj był bardzo piękny film o naszej planecie, jako o globie lodowym, o Antarktydzie, o tym, jak te powierzchnia lodów się powiększa i o stworzeniach, które tam żyją. I powiem szczerze, taki pierwszy wniosek, jaki mi się nasunął przy tym, jak było pokazane jeden z wielkich waleni, który padł, jego ciało pływało po powierzchni, był idealną pożywką dla różnego rodzaju stworzeń, w tym między innymi dla białych niedźwiedzi. Białe niedźwiedzie generalnie są samotnikami. Ale w momencie, kiedy podpływały do, można powiedzieć, tej padliny, obfitość jedzenia, pożywienia dla nich powodowała to, że nie były w stosunku do siebie agresywne. Każdy mógł się najeść dosyta. Ale drugi taki wniosek, który mi zaświtał, tak naprawdę to jest to samo, co dzieje się w naszych jelitach, w naszych trzewiach. Że w momencie, kiedy my stwarzamy takie, a nie inne środowisko, to namnażają się, pojawiają się, czasami by się wydawało nie wiadomo skąd, bakterie, organizmy, oczywiście skala jest dużo mniejsza, ale jak na górze, tak na dole, pojawiają się organizmy, które no, pomagają nam zneutralizować powiedzmy substancje dla nas, a dla nich pokarm. To taka mała dygresja na początek. I zacznę dzisiaj od jednego z artykułów, znaczy w sumie troszeczkę mocniej powiemy troszeczkę sobie dzisiaj na temat pierwiastków ciężkich, które się kumulują w naszym organizmie. Bo oczyszczanie, to które które Państwu proponuję, niektórzy z Państwa je stosują, nazwałbym pewnego rodzaju formą halatacji. Ja dzisiaj też będę proponował Państwu, ażebyście w najbliższym tygodniu, jeszcze nim przejdziemy do dalszych jakichś takich elementów, zastanowili się nad pewnego rodzaju postem, ale do postów dojdziemy wtedy, kiedy wytrujemy pasożyty. Dzisiaj będziemy mówili o tych pasożytach z różnych aspektów, z różnych poziomów i o tym, jak się ich pozbyć. Ale na początek pierwiastki ciężkie. Ja pozwolę sobie Państwu zacytować, z ostatniego na początku była okładka Nieznanego Świata,
Parę rzeczy, jeżeli chodzi o właśnie o pierwiastki ciężkie, tu jest taki artykuł Zmowa milczenia. Właśnie zmowa milczenia na temat pierwiastków ciężkich. Ja jakieś 4 lata temu wymieniłem sobie wszystkie plomby amalgamatowe w zębach. Była taka moda swego czasu w Polsce, zresztą, no, co tam dużo będę gadał. Myślę, że ja będę za dużo gadał, a bardziej treściwie i usłyszycie Państwo na temat tego wszystkiego, pod czym ja się podpisuję, jak zacytuję kilka rzeczy właśnie z tego czasopisma. Ponieważ zostałam ciężko zatruta toksynami pochodzącymi z plomb, które zawierały amalgamat, zaczęłam intensywnie poszukiwać pomocy w różnych dyscyplinach medycyny. No i znowu to hasło, tak? Powiedziałbym naturalnej. Tylko właśnie tutaj też kwestia tego, ta pani szukała w różnych metodach, czasami niedostosowanych do tego, co chciała osiągnąć, ale nieważne, to była jej droga. Warto popatrzeć na to, posłuchać. Stosowałam metody zalecane przez świętą Hildegardę z Bingen, fitoterapię, esencje kwiatowe Bacha i kalifornijskie, akupresurę, Jin Shin Jiuatsu, Qigong, aromaterapię, Qigong, różnie to mówią, homeopatię oraz terapie duchowe. Chwilowo następowała, czyli zobaczcie Państwo, ona stosowała metody, powiedziałbym, z bardziej tych subtelnych poziomów. Brakowało działania na poziomie tym materialnym. Ja cały czas tutaj Państwu zalecam i zachęcam do tego, żeby te działania były spójne z kilku poziomów. Chwilowo następowała poprawa samopoczucia, jednak po jakimś czasie dolegliwości wracały. Dlaczego? Dlatego, że przyczyna nie została wyeliminowana. Ewentualnie jedne zanikały, a po nich pojawiały się inne. Dodam, że mieszkam w Niemczech, gdzie plomby z amalgamatu są stosowane powszechnie. Oprócz obecnego ostrego zapalenia jamy brzusznej, specjaliści nie zauważyli u mnie żadnych zmian. Jedynie urolog w badaniu komputerowym wykrył w tkance limfatycznej poduszki z gazów i stwierdził, że w okresie 35 lat praktyki czegoś takiego nie spotkał. Na pytanie jednak, czy ma to związek z amalgamatem, stanowczo zaprzeczył. Natomiast lekarz rodzinny, homeopata, moje dolegliwości w postaci piekącego bólu mięśni i kończyn zakwalifikował jako typowe objawy zatrucia amalgamatem, doradzając, bym wymieniła plomby, co też uczyniła. Niewiele to niestety zmieniło. Dlaczego? Ona zrobiła bardzo dobry ruch, ale nie zmieniło tego, dlaczego? Dlatego, że organizm już był i tak nasycony pierwiastkami ciężkimi i tutaj należało właśnie zastosować proces oczyszczania, zaraz będziemy sobie o tym też mówili. Niewiele to niestety zmieniło. Wprawdzie zniknęły kłopoty z jelitami, ale zaczęły się z zatokami, głową i płucami. Znaczy tutaj już zaczął się, tak, że tak powiem, proces oczyszczania, samooczyszczania, ale on jeszcze bardzo często na tym etapie nie jest jako taki interpretowany. Szybko zorientowałam się, że lekarze mi nie pomogą i postanowiłam o swoje zdrowie zatroszczyć się sama. Przede wszystkim wzięłam się za studiowanie dostępnej literatury na ten temat. Pierwszym źródłem informacji o toksycznym działaniu amalgamatu na zdrowie były prace doktora Maxa Daudenderera, który jest wybitnym specjalistą od toksykologii i kieruje Instytutem Tox Center w Monachium. Swoje doświadczenia w dziedzinie toksyczności metali ciężkich i innych związków chemicznych na organizm ludzki zebrał i opublikował w 33-tomowej encyklopedii toksykologicznej, którą można nabyć u autora. Co to jest amalgamat? Co to jest amalgamat? Chodzi o pastę służącą do wypełniania ubytków w zębach, w której skład wchodzi w 50% czysta płynna rtęć. A zresztą Państwo już wiecie, że rtęć w każdej ilości jest toksyczna do organizmu. A w pozostałych opiłki metali, najczęściej miedzi, srebra, cynku, cyny i palladu. Najgroźniejsza trucizna wśród nich to rtęć, której toksyczność w połączeniu z pozostałymi metalami, jak wynika ze źródeł, jest zwielokrotniona. Według doktora Daudenderera najważniejszą przyczynę wszystkich chorób cywilizacyjnych stanowią metale ciężkie i inne toksyny różnych związków chemicznych, z którymi codziennie mamy kontakt. Są nimi skażone powietrze, woda, gleba i żywność. Jednym słowem całe środowisko naturalne, zwłaszcza w dużych aglomeracjach miejskich. Do najpowszechniej występujących w jego obrębie metali ciężkich należą rtęć, arsen, ołów,
aluminium, kadm i w mniejszym stopniu miedź, tytan oraz nikiel. A oto co wynikało z literatury, z jaką się zapoznałam. Rtęć. Rtęć jest najgroźniejszym ze wszystkich metali ciężkich. To trucizna, która niszczy komórki układu nerwowego i mózgu. Rujnuje oraz deorganizuje system immunologiczny i hormonalny. Występuje w takich przedmiotach codziennego użytku jak termometry, barometry, oświetlenie neonowe, radia, telewizory, przyrządy do mierzenia ciśnienia, baterie. Związki rtęci zawierają również barwniki do skór, środki konserwacji drewna, czyszczące i dezynfekujące. Natomiast w medycynie różnego rodzaju maści, pudry, płyny stosowane w schorzeniach skórnych i krople do oczu. Rtęcią są konserwowane szczepionki i chemioterapia. Zawierają ją również części protez dentystycznych zabarwionych na czerwono. Może się ona systematycznie uwalniać, po czym zostaje wchłonięta przez centralny układ nerwowy i mózg. Duże ilości rtęci przedostają się do atmosfery w efekcie spalania węgla kamiennego w elektrowniach oraz śmieci. W tym ostatnim przypadku jej związki przenikają do wody gruntowej. Znaczne ilości uwalniają się też podczas produkcji chloru, zatruwając atmosferę. Ryby w Europie są tak naszpikowane rtęcią, że Główny Instytut do Spraw Żywności w Niemczech ostrzega ciężarne i karmiące kobiety przed ich spożywaniem. Dotyczy to zwłaszcza pewnych gatunków ryb tłustych. Nieorganiczone związki rtęci pochodzą ze ścieków przemysłowych, wiążą się w przewodzie pokarmowym, trawiennym ryb z miksobakteriami i tworzą nowy związek organiczny, tak zwaną rtęć metylową. Rtęć metylowa okazuje się łatwo przyswajalna i wnika stosunkowo szybko do każdego narządu, włącznie z układem nerwowym. Szczególnie zagrożone z tego punktu widzenia są wątroba, serce, mózg i system immunologiczny. Rtęć jest najgroźniejszą neurotoksyną, gdyż atakuje układ nerwowy i niszczy tkankę mózgu. Odgrywa kluczową rolę w powstawaniu chronicznych schorzeń takich jak stwardnienie rozsiane, choroby narządów ruchu, zespół Alzheimera, nowotwory, depresja, wszelkiego rodzaju schorzenia psychiczne czy autoagresja systemu immunologicznego. Wyprzedzając pewne rzeczy, to oczyszczanie tak naprawdę jest lekarstwem na te wszystkie dolegliwości, które tutaj wymieniamy. Ale lecimy dalej. Arsen. Szczególnie duże ilości arsenu i jego związków dostają się do środowiska w procesie spalania węgla kamiennego i śmieci. Również ryby morskie są kontaminowane arsenem. W śladowych ilościach występują one w powietrzu, wodzie, roślinach i niektórych minerałach. Jest produktem ubocznym przemysłu przerabiającego rudy złota, srebra i miedzi. Arsen i jego związki w organizmie ludzkim tworzą toksyny i powodują powstawanie komórek nowotworowych. Ołów wzmacnia działanie arsenu, natomiast cyna i selen usuwają go z organizmu. Zresztą, drodzy Państwo, ja zaznaczam, cyna i selen, one bardzo często się pojawiają. Te dwa pierwiastki wiążą w organizmie, pierwiastki ciężkie, nie wszystkie, ale wiążą i dopiero w takiej postaci związków chemicznych organizm jest w stanie je wydalić. Czysty związek chemiczny, czy to będzie rtęć, arsen, aluminium, czy inny pierwiastek ciężki, bez selenu i cynku, no, praktycznie rzecz biorąc, kumulują się w naszym organizmie, zbierają się latami. W organizmie arsen odkłada się we włosach, paznokciach, skórze i w mniejszym zakresie w tkance mięśniowej oraz kościach. Dlatego warto czasami sobie zrobić w przypadku, kiedy nie wiadomo, co nam dolega, taką analizę mikroelementową organizmu na podstawie badania właśnie włosa. Jest to metoda, którą w Polsce zaimplementował dr Krupka i do tej pory ta metoda jest stosowana. Także bardzo wyraźnie pokazuje w tym momencie to badanie, czego w organizmie mamy za dużo, a czego mamy za mało. W każdym bądź razie wracamy do arsenu. Oznaki zatrucia arsenem widoczne gołym okiem, tak? Już bez badania, bo jak ktoś ma za dużo pieniędzy, lubi sobie zrobić takie badanie, proszę bardzo, to go tylko, że tak powiem, utwierdzi namacalnie w tym, co już i tak daje sygnały organizm. A tymi sygnałami są tworzenie się zrogowo-działego naskórka na dłoniach i stopach z bolącymi pęknięciami.
Bardzo często to się zdarza u ludzi, którzy mają właśnie taką skórę twardą, ta skóra pęka, jak pęka, to krew się leje z tego, tak? To są takie trudno gojące się miejsca na dłoniach, na stopach. To jest ewidentny dowód na to, że za dużo arsenu mamy w organizmie. Powstawanie z rogowaciałych brodawek wielkości ziarenka, tak zwane dzioby arsenowe. Pojawianie się różnych plam i szaro-brązowych przebarwień, które mogą występować na skroniach, barkach, pod pachami, a w ciężkich przypadkach na całym ciele. Ukazywanie się szaro-białych, poprzecznych pasemek na paznokciach. Z tym, że to nie jest te plamki na paznokciach, to nie do końca może być tylko arsen, ale jednym z elementów jest właśnie również arsen, ołów. Ołów i jego pochodne związki znajdują zastosowanie w rurach sieci wodociągowej, które uwalniają te substancje do wody. Występuje on w naczyniach kryształowych i ceramicznych oraz w wyposażeniu rentgenowskim. Jest silnie emitowany do atmosfery w efekcie spalania śmieci i ze spalin samochodowych. Z kolei benzyna bezołowiowa ma inną negatywną cechę. Wyzwala substancję chemiczną o nazwie benzol, która wnika zwłaszcza do grasicy i blokuje system immunologiczny. Długotrwała absorpcja niewielkich ilości ołowiu prowadzi do chronicznego zmęczenia, bólów głowy i mięśni, kolek przewodu pokarmowo-jelitowego. Taka mała dygresja, jak wielu ludzi dzisiaj skarży się na to, że są przemęczeni, że rano wstają i nie chce im się nic robić, bo dalej są zmęczeni. Objawami zatrucia nim są zabarwione na ciemno obrzeża dziąseł, niedobór żelaza i anemia. Ołów jest silną trucizną niszczącą komórki krwi i układu nerwowego. I na tym, o tym też trzeba bardzo pamiętać. Już minimalne jego ilości, systematycznie wchłaniane, prowadzą do upośledzenia w tworzeniu się nowych czerwonych krwinek. Odkłada się on w zasadzie w każdej części ciała, ale głównie w wątrobie, nerkach, szpiku kostnym, kościach i zębach. Szczególnie niebezpieczne jest wdychanie kurzu i oparów zawierających związki ołowiu. Symptomy zatrucia tym pierwiastkiem to mrowienie i brak czucia w kończynach dolnych i górnych. Zabarwienie skóry tworzy na twarzy kolor szaro-żółty. Mogą występować silne ataki epileptyczne, zarówno u dorosłych, jak i u dzieci. W ciężkich przypadkach dochodzi do nieodwracalnych zmian w mózgu z objawami choroby Parkinsona włącznie. Ponadto z wielu źródeł wynika, że obecność ołowiu w organizmie przyczynia się do rozwoju chorób nowotworowych. No tutaj mała taka dygresja. Ja kiedyś Państwu wspominałem o moim przyjacielu z technikum, który w dzieciństwie, no on już jest świętej pamięci, zmarł parę lat temu, zostawił małe dzieci. W dzieciństwie został zatruty przez rtęć, która dostała się do wód gruntowych z cukrowni, która była nieopodal. Ja nie wiem, jakimi środkami go tam wtedy leczono, uratowano go. I chłopak był zdrowy, skończył AWF i w momencie, kiedy złamał sobie rękę na nartach, niby kość się zrosła, ale zaczęło coś dziwnego się z nim dziać. On miał niedowład ręki, później ten niedowład przełożył się na całe ciało. To wyglądało jak właśnie choroba Parkinsona. Ja powiem szczerze, cały czas myślałem, że to są jakieś związki właśnie z rtęcią. Leczono go jakimiś dziwnymi lekami gdzieś ze Stanów, ale on był w pełni świadomy, ale nie miał władzy, tracił władzę nad swoim ciałem. W konsekwencji zmarł. Dzisiaj tak z perspektywy czasu ja cały czas sobie analizuję pewne rzeczy i tak się zastanawiam, ale przeczytawszy ten artykuł, no doszedłem do wniosku, poczytałem trochę w internecie, że tak naprawdę no musiał mieć również duże ilości ołowiu w organizmie, które kumulując się gdzieś tam, no na przykład w kościach, w szpiku kostnym, to złamanie spowodowało, że ten jego system immunologiczny, że no coś się zadziało takiego specyficznego w organizmie, spowodowało no totalne osłabienie organizmu i brak komunikacji w całym ciele. Ale to taka mała dygresja. Aluminium. Znajduje szerokie zastosowanie, tutaj zwracam uwagę Państwu na aluminium, tak? Wspominałem kiedyś troszeczkę takich dziwnych zachowań na rynku, no ale posłuchajcie. Ma zastosowanie w budownictwie, elektrotechnice, przy budowie pojazdów i samolotów. Zawierają je także produkty codziennego użytku, jak proszek do prania, sól kuchenna, niektóre lekarstwa, na przykład te stosowane przy nadkwasocie żołądka. Folia aluminiowa, puszki konserwowe i naczynia kuchenne.
Aluminium występuje ponadto jako składnik środków ochrony drewna, dezynfekujących, dezodorantów i wyrobów ceramicznych. Szczególnie dużo wchłaniamy go, pijąc piwo, soki i napoje z puszek. A tak przy okazji, kto z Państwa oblizuje, jak zjadacie jogurt, to tą folijkę z wierzchu, te pudełka, w którym jest jogurt przechowywany? Zazwyczaj aluminium jest całkowicie wydalane przez organizm za pośrednictwem nerek. Dopiero przy jego zwiększonych ilościach i niewydolności nerek związek ten odkłada się w wątrobie, szczękach, gruczołach oraz w mózgu. Amalgamat zużywa całkowicie enzymy, które są odpowiedzialne za neutralizowanie toksyn. Wskutek tego uniemożliwia usuwanie aluminium. Przeskoczymy sobie teraz następną stronę. Symptomy chronicznego zatrucia aluminium to zaburzenia pamięci i koncentracji. Osoby zatrute tym związkiem reagują w sposób nadwrażliwy na elektrosmog. Nie wiem, czy Państwo słyszeliście o tym, że we Włoszech jedna pani wygrała proces i państwo będzie jej płaciło za uczulenie właśnie na różnego rodzaju elektromagnetyczne urządzenia. Tam napisano, że ona ma uczulenie na telefony, telewizory, inny sprzęt elektroniczny. Ale właśnie to jest coś takiego, że nasz organizm już później sobie nie daje rady i on wysyła te sygnały bardziej już, odporny organizm nie czuje. Później każda taka drobna zmiana w otoczeniu powoduje reakcję. Aluminium z tkanki mózgowej doskonale wyprowadza zwykły ocet jabłkowy. Ale któż dzisiaj używa takich rzeczy jak ocet jabłkowy? My dzisiaj mamy taką kulturę spożywania rzeczy słodkich i cukier jemy, a kwaśne rzeczy to tak niekoniecznie. Kadm. Jest używany przy produkcji baterii oraz wielu przedmiotów codziennego użytku z plastiku. Najważniejsze źródło zanieczyszczenia środowiska kadmem to wysypiska śmieci. Właśnie tam zazwyczaj lądują baterie. Dalsze obciążenia kadmem powstają przy spalaniu węgla kamiennego i brunatnego, śmieci oraz tytoniu. Silnie kontaminowane kadmem są wszystkie warzywa i owoce oraz produkty mięsne pochodzące z produkcji konwencjonalnej. No nie lubię tych słów, no ale dobra, chyba będę w przyszłości po prostu Państwu darowywał te słowa, ja je po prostu będę omijał. Jaka produkcja konwencjonalna? To nie jest konwencjonalna produkcja. To jest produkcja, która została wymyślona na potrzeby kogoś tam. Konwencjonalna produkcja to jest symbioza z ziemią. A ta produkcja nie ma nic wspólnego z symbiozą z ziemią. To jest po prostu eksploatacja i tyle. Więc nie mogę, w moim odczuciu nie można tego nazwać konwencjonalną produkcją. Dalsze obciążenia kadmem powstają przy spalaniu węgla kamiennego, brunatnego, śmieci oraz tytoniu. Natomiast ryby słodkowodne z dużych rzek i owoce morza obciąża kadm ze ścieków przemysłowych. Zgromadzony w organizmie ludzkim kadm, czyli zobaczcie Państwo, to jest kolejne potwierdzenie na to, jak ogromne znaczenie ma zrozumienie, że jesteśmy jednym elementem zamkniętego układu, że jesteśmy tylko cząstką w tak zwanym układzie pokarmowym. No ale nam się wydaje, że jesteśmy ponad to. Ciekawe, jak daleko ludzkość zajedzie w takim mniemaniu. Zgromadzony w organizmie ludzkim kadm pochodzi przede wszystkim z artykułów spożywczych i odkłada się w nerkach, wątrobie, trzustce, kościach i gruczołach. Zabiera również wapno z kości. Odkładanie się go powoduje niedobór wapnia, żelaza i witaminy D. Kadm z organizmu w organizmie wiążą i wyprowadzają wspomniany już wcześniej cynk oraz selen. Symptomy zatrucia kadmem to chroniczne zmęczenie, przewlekłe zapalenie zatok i gardła, silne bóle głowy, dolegliwości neurologiczne. Raz odłożony w organizmie może w nim pozostawać latami. Długotrwałe i systematyczne zatrucie kadmem powoduje raka płuc. Ogólne symptomy zatrucia metalami ciężkimi. Do pierwszych objawów należą lekkie drżenie kończyn. Znaczy to już są takie sytuacje już zatrucia, czyli takie no, zaawansowane stadium, kiedy tych pierwiastków ciężkich jest dużo w naszym organizmie. Różnego rodzaju tiki, bezsenność. Typowe symptomy to piekące bóle, uczucie drętwienia, mrowienie i tworzenie się silnych ognisk zapalnych w miejscach zgromadzenia toksyn.
Przy długotrwałym zatruciu nimi rozwijają się groźne choroby, jak nowotwory, stwardnienie rozsiane, zawały serca, udary mózgu, schorzenia układu trawiennego i reumatyczne prowadzące do inwalidztwa, Parkinson oraz zespół Alzheimera. Metale ciężkie odpowiadają też za alergie. Po przedostaniu się do organizmu są bowiem absorbowane przez grzyb Candida albicans, służąc jako zakotwiczenie w określonym obszarze ciała. Mówiąc innymi słowy, tam gdzie znajdują się toksyny metali, pojawia się również grzybica. Ja tylko wspomnę Państwu o tych białych niedźwiedziach, o których mówiłem na początku programu. W nowo powstałych prywatnych klinikach i ośrodkach naturalnego leczenia przy oczyszczaniu organizmu stosuje się następującą zasadę. Najpierw eliminuje się metale ciężkie, potem większe pasożyty, a w końcu grzyby i bakterie. Metale ciężkie generalnie blokują system immunologiczny i przyspieszają pracę gruczołów, takich jak tarczyca nadnercza trzustka. Rozregulowując system hormonalny, są one sprawcą szybkiego zużywania się minerałów, witamin i enzymów, w efekcie czego nasz system odpornościowy nie ma czym się bronić przed inwazją bakterii i wirusów. Metale ciężkie biorą udział w masowym tworzeniu się wolnych rodników, które uszkadzają naczynia krwionośne. Na neurotoksyny metali reagują o wiele szybciej dzieci i ludzie starsi, podobnie jak kobiety w porównaniu z mężczyznami, a osoby szczupłe z otyłymi. Ludzie dotąd psychicznie stabilni pod wpływem działania neurotoksyn mogą zapaść na dysfunkcję psychiczną. Osoby zatrute neurotoksynami są targane silnymi emocjami, od nagłych wybuchów agresji, płaczu, fobii, paniki, lęków, aż po ciężkie depresje. Oczywiście w tym miejscu w sukurs przychodzą psycholodzy, tak, psychiatrzy, którzy faszerują takich ludzi kolejnymi lekami, nielikwidującymi przyczyny, tak. Ale to taka kolejna dygresja. Charakterystyczna w takich przypadkach okazuje się obojętność, nieufność, brak odpowiedzialności, motywacji do czegokolwiek, nieumiejętność logicznego myślenia. Tak a propos tej nieumiejętności logicznego myślenia, ja polecam Państwu taką książkę Sergiusza Piaseckiego, Zapiski oficera Armii Czerwonej. Jeżeli ktoś tego nie czytał, to gorąco polecam. Nie będę rozwijał tego wątku, myślę, że kiedyś wrócę do tej książki. W każdym bądź razie. Nieumiejętność logicznego myślenia to nie jest tylko wynik pierwiastków ciężkich. Czasami na cały system edukacyjny polega na tym, żebyśmy nie myśleli samodzielnie i logicznie. Ale to, o czym mówimy, jeszcze pogłębia ten stan. Fantazjowanie, poczucie beznadziejności, myślenie o śmierci, a nawet skłonności samobójcze. Z badań doktora Daunderera wynika, że 2 na 7 osób, które niegdyś były poukładane i odpowiedzialne, pod wpływem neurotoksyn zmieniają się w oszustów, krętaczy, psychopatów oraz tyranów domowych. Doktor ten uważa, że gdyby społeczeństwo zostało uwolnione od wspomnianych toksyn, wiele zakładów psychiatrycznych i karnych można byłoby zamknąć, a liczne terapie psychologiczne okazałyby się niepotrzebne. Metale ciężkie blokują działanie terapii naturalnych. W przypadku zatrucia neurotoksynami należy zachować ostrożność w stosowaniu leków, które zawierają metale, jak również terapii elektromagnetycznych. Pod wpływem ich działania znajdujące się w tkance toksyny mogą bowiem przeniknąć do komórek centralnego układu nerwowego i mózgu. Niestety, jak podkreśla dr Daunderer i inni oficjalnie, struktury służby zdrowia za pomocą wątpliwych i opłacanych ekspertyz starają się udowodnić nieszkodliwość amalgamatu. Dotyczy to nie tylko Niemiec, lecz także innych krajów. Inny uznany specjalista w dziedzinie toksykologii, dr Bodo Kukliński, wyraził się publicznie w ten sposób. Żeby się coś zmieniło, społeczeństwo musi najpierw wyjść na ulicę i pociągnąć do odpowiedzialności polityków. Mnie tak, drodzy Państwo, czasami zastanawia to, że jak ACTA nabrało takiego społecznego, że tak powiem, oddźwięku, to ludzie wyszli na ulicę. Ale jak jesteśmy truci w majestacie prawa metodami, praktycznie rzecz biorąc, w mojej ocenie, niewiele różniącymi się od tego, co robiono w obozach koncentracyjnych, to jakoś ludziom na tym nie zależy. Wszyscy tak mówią, obyśmy jakoś żyli. A ja zawsze mówię, że między jakość a jakość jest różnica tylko jednej literki ci. Pytanie, co z tym zrobimy? No, myślę, że
Na to musi sobie każdy sam odpowiedzieć, ale warto by było, żebyśmy zaczęli no, działać w sposób skoordynowany. Ale to nie jest dzisiejszym tematem naszego spotkania, o tym może też kiedy indziej. Wielu lekarzy z konieczności przyswaja sobie obecnie naturalne metody diagnozowania i leczenia, takie jak kinezjologia, oferując w prywatnych gabinetach różnego rodzaju terapie naturalne, bo ich wynagrodzenia zostały zredukowane. No powiem Państwu szczerze, no to mnie trochę poraziło, bo jeżeli to jest jedyny motyw działania lekarzy, bo ich zarobki zostały zredukowane, to ja dziękuję za takiego lekarza. Bo ja wolę pójść do pasjonaty, do kogoś, kto sercem podchodzi do pacjenta, nawet jeżeli no, bierze za to mniejsze pieniądze, tak? Czy jedynym motywem do działania, do naszych działań mają być pieniądze? Pieniądze, które są tylko iluzją? Puste pieniądze, których tak naprawdę nie ma, bo ktoś stworzył, nadał im taką wartość? A zobaczcie, ile jest filmów, które pokazują, jak ludzie napadają na banki, jakby te pieniądze to była jakaś wartość. Nieważne. Lecimy dalej. Natomiast w opinii Lothara Hirneyse, przewodniczącego organizacji KREBS, który jest autorem encyklopedii naturalnego leczenia nowotworów, fundusze pochodzące ze składek na ubezpieczenie zdrowotne pożerają zbędne i agresywne chemioterapie. Już nie będę tutaj Państwu przytaczał doktora Rata, bo większość z Państw zna i słyszała o doktorze Racie. Jeżeli chodzi o pacjentów obciążonych metalami ciężkimi, żaden lekarz, który jest w jakiś sposób związany z medycyną akademicką, nie chcą drążyć tego tematu. Nie z braku dobrej woli, ale przed obawą represji. Wymieniony doktor Daunderer był również szykanowany. Izba lekarska pozwała go do sądu w odwecie za głoszone poglądy, żądając odebrania prawa wykonywania zawodu lekarza i zakazania w Niemczech stosowania przezeń leków. Te ostatnie zostały stworzone w byłym Związku Radzieckim i w Chinach z myślą o ciężko chorych górnikach, zatrutych metalami ciężkimi. Ostatecznie sprawa zakończyła się dla doktora pomyślnie, gdyż prowadzący je sędzia był swego czasu i jego pacjentem. Tutaj, drodzy Państwo, mała dygresja. Ja zawsze mówiłem, że finanse jest to jeden z pięciu elementów zdrowia i dobrostanu, ale zobaczcie, ja wspominałem kiedyś, układy, znajomości, pieniądze. Czasami wykorzystywane w dobrym aspekcie i w dobrym tego słowa znaczeniu, ale czasami i no odwrotnie, bo ktoś za interes swój właśnie widzi li tylko pieniądze. Ale zasada jest dalej ta sama, układy, znajomości. Porażające trochę. Ale nawet autorka tego artykułu pisze, że to znajomość zadecydowała, a nie logika, a nie zdroworozsądkowe przesłanki, a nie dowody, które w tej materii na dzień dzisiejszy są już dostępne. Dzięki temu wspomniane leki są stosowane nadal bez ograniczeń w kilku klinikach naturalnego leczenia. A tu jest kolejna rzecz. W klinikach, tak? Czyli prywatnie, gdzieś trzeba pójść, zapłacić. Drodzy Państwo, no, ja jestem zwolennikiem, są naturalne metody i no, moja rola otworzyć Wam oczy, żebyście zobaczyli, że one są w zasięgu Waszej ręki. A nie tylko w prywatnych klinikach. Bo naturalne metody z natury są naturalne i są dookoła nas. Jeżeli ktoś chce się leczyć z obciążenia toksynami metali ciężkich, ma do dyspozycji prywatne ośrodki zajmujące się naturalnymi terapiami lub też może skorzystać z pomocy. Już może więcej nie będę tego czytał, no bo przy tej treści akurat ta końcówka dla mnie nie przystaje, ale ważne jest, żebyście Państwo wiedzieli, bo te informacje zebrane bardzo syntetycznie, jeżeli chodzi o pierwiastki ciężkie, dają no, pełen obraz tego, czym są pierwiastki ciężkie, jaką zgubną rolę robią w naszym organizmie. Dlaczego o pierwiastkach ciężkich? Ano dlatego, że tutaj też jest dużo powiedziane na temat halatacji. Ja już dużo nie będę gadał, tylko pozwolę sobie też poczytać. Podstawowe kompendium wiedzy na temat tego, czym jest helatacja. Znaczy nie halatacja, tylko helatacja. XX-XXI wiek wraz z rozwojem przemysłu przyniosły wiele niekorzystnych zmian w naturalnym środowisku, do którego przedostają się setki ton pyłów, gazów i innych odpadów zawierających metale ciężkie. Skutki tych zmian odbijają się na naszym zdrowiu. Metale ciężkie, takie jak arsen,
chrom, kadm, miedź, nikiel, ołów, rtęć obecne w odpadach przemysłowych po przedostaniu się do naszego organizmu skutecznie blokują działanie szeregu enzymów, hormonów, w efekcie czego przebieg wielu szlaków metabolicznych zostaje w znacznym stopniu upośledzony. Metale ciężkie działają jak fałszywy klucz do zamka, który nie otwiera drzwi i nie pozwala im otworzyć prawidłowym kluczem. Chelatacja jest metodą pozwalającą wyciągnąć ten fałszywy klucz i otworzyć drzwi, a zatem powrócić do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Nazwa chelatacja wywodzi się z greckiego słowa hele, czyli szczypce. Stosowane podczas leczenia związki chelatujące tak samo mocno łapią jony metali ciężkich jak szczypce kraba mocno ściskają przeciwnika. Do usuwania metali ciężkich stosuje się kwas wersenowy lub jego pochodne. Kwas wersenowy, w skrócie nazwa EDTA, jest związkiem nieprzyswajalnym przez organizm i zupełnie nieszkodliwym. Po raz pierwszy użyto go w 1938 roku w USA do leczenia robotników zatrutych ołowiem przy produkcji akumulatorów. Dalsze obserwacje poczynione w Stanach wykazały, że EDTA może wiązać i usuwać z organizmu nie tylko ołów, ale także inne metale, rtęć, kadm itd., itd. Następnie w 1957 roku dokonano bardzo ważnego odkrycia. Okazało się, że EDTA działa korzystnie w zaawansowanej miażdżycy tętnic, ponieważ usuwa wapń ze złogów fosfolipidowych i czyni naczynia krwionośne drożnymi. Z Mayo Clinic w USA doniesiono, że chelatowanie jest korzystne dla osób po przebytym udarze mózgu lub zawale serca. Te i inne odkrycia rozszerzyły znacznie zakres stosowania EDTA i sprawiły, że metoda chelatacji zyskała sporą liczbę zwolenników, zarówno wśród lekarzy, jak i osób przewlekle chorych. W Polsce o chelatacji, jej możliwościach i zaletach dowiedziano się dopiero w 2000 roku. Gdyż profesor Aleksander Ożarowski, drodzy Państwo, ja już wspominałem o profesorze, to jest ten sam doktor, który jako jedyny w Polsce kultywował tradycję leczenia ziołami. Jego wychowanką jest pani Korżawska, no i wiele osób, znaczy wiele, no i tak za mało w stosunku do tego, co byśmy sobie życzyli, przynajmniej ja bym sobie życzył. Także doktor Ożarowski na podstawie poważnego pisemnictwa medycznego opublikował własne opracowanie pod tytułem Sposoby usuwania z organizmu związków toksycznych. Odtruwanie ogólnoustrojowe. Chelatacja. W 2003 roku powołano do życia Polskie Towarzystwo Terapii Chelatowej, zrzeszające obecnie około 70 lekarzy stosujących tę terapię. Jak działa chelatacja? Kiedy płytki miażdżycowe są zlokalizowane w tętnicach wieńcowych, do serca dociera mniej tlenu. Rezultatem tego jest ból dusznicowy. Jeżeli natomiast dochodzi do całkowitego zamknięcia naczynia i tym samym odcięcie dopływu tlenu, powstaje zawał zagrażający życiu. Gdy miażdżyca dotyka naczyń krwionośnych w nogach, tętnice stają się zwężone i stwardniałe. W nawiasie powoduje to kompleksy wapniowo-tłuszczowe nagromadzone w ich ściankach. Krążenie krwi jest wówczas słabe, nogi zimne, a przy chodzeniu występują bolesne kurcze. Ciekawy jestem, ilu z Państwa ma tego rodzaju objawy. Gdy tętnice odżywiające mózg są zmienione miażdżycowo, pojawiają się takie objawy jak zawroty głowy, kłopoty z pamięcią, krótkotrwałe utraty przytomności, niekiedy objawy porównywalne do zdziecinnienia lub choroby Alzheimera, z czasem udary mózgu. W przypadku nerek, gdy małe tętniczki tego organu okazują się mniej drożne wskutek zmian miażdżycowych, powstaje choroba nadciśnieniowa. Chelatacja EDTA zmusza organizm do prawidłowej gospodarki wapniem, poprawia przepływ krwi we wszystkich narządach oraz elastyczność naczyń. Niezależnie od działania przeciwmiażdżycowego EDTA usuwa również jony ołowiu, kadmu, miedzi, glinu, żelaza oraz inne metale biorące udział w wytwarzaniu wolnych rodników. I tak, chelatacja usuwa z organizmu toksyczne metale ciężkie, ogranicza powstawanie wolnych rodników tlenowych, pomaga wyeliminować ból wieńcowy,
Poprawia krążenie w naczyniach mózgu, nerek, zmniejsza zaburzenia równowagi, wpływa na normalizację ciśnienia tętniczego krwi, zmniejsza duszność oddechową. W chorobie zwanej twardziną skórną, inaczej sklerodermią, usuwa nagromadzony w skórze i tkance podskórnej wapń, powodując znaczną poprawę. W niektórych przewlekłych chorobach skóry, np. niektóre postacie łuszczycy, podanie EDTA pozwala uzyskać poprawę. Stwierdzono korzystne działanie chelatacji na cały układ sercowo-naczyniowy. Powoduje zwiększenie przepływu krwi do wszystkich tkanek organizmu. Działa przede wszystkim na małe naczynia krwionośne. Dowody skuteczności. Badania przeprowadzone na 2870 osobach przez kardiologów, opublikowane w 1988 roku, dowodzą skuteczności oraz wszechstronnego działania terapii EDTA. Znaczy, to też jest terapia, która, bym powiedział, ratuje życie, bo w momencie, kiedy ludzie, którzy mają tendencję do takich symptomów, o których wcześniej tutaj już mówiliśmy, nie zmienią swojego trybu odżywiania się, nie zmienią swoich nawyków, to za jakiś czas ten proces chelatacji muszą powtórzyć. Chelatacja w moim odczuciu tak, ale też plus zmiana nawyków. Zresztą za chwilę Państwo usłyszycie, ja myślę, że dzisiaj już nie będzie, no zobaczymy jeszcze, od Was zależy, prosiłbym o jakiś sygnał na czacie, czy chcecie, bo dzisiaj no trochę dłużej by mi zeszło, czy chcecie, żebym no powiedział dzisiaj wszystko to, co chciałbym powiedzieć w kontekście właśnie chelatacji, oczyszczania i również tych pasożytych umysłowych, ale myślę, że zobaczymy też to. W 77% przypadków stwierdzono bardzo wyraźną poprawę, z czego na przykład u pacjentów z dusznicą bolesną prawie 17% przypadków była ona wyraźna, pomagając w 93%. U pacjentów z zaburzeniami krążenia kończyn dolnych dużą poprawę uzyskano w 91%, nieco mniejszą w 7%. W grupie osób, u których stwierdzono zaburzenia krążenia mózgowego, odnotowano poprawę w 54% przypadków. Drodzy Państwo, te ilości popraw no, świadczą o tym, że naprawdę jest to bardzo dobra metoda. Ja już dawno słyszałem o chelatacji i w momencie, kiedy ludzie, którzy zbierali tych śmieci w organizmie przez lata, a za bardzo... Nie są skłonni zmieniać swoich nawyków żywieniowych, a nie jest to też taki proces szybki, albo jest takie realne zagrożenie dla ich życia, tak? No to chelatacja jest czymś naprawdę zbawiennym, bym powiedział. Jak przebiega terapia chelatowa? Terapia chelatowa to nie tylko wlew dożylny roztworu EDTA. W zależności od schorzenia do płynu infuzyjnego dodaje się inne leki i witaminy. No siłą rzeczy, drodzy Państwo, też zmierzamy do tego, że będziemy za jakiś czas dosyć mocno mówili o różnego rodzaju witaminach, pierwiastkach śladowych i o tym, gdzie je znaleźć, ale to jest normalne, tak? Z tym, że nie uzyska się tego efektu przy jednorazowym takim działaniu. Zresztą chelatacja powtarzana przy dużych, zaawansowanych stadiach no daje większe efekty. Czas podawania jednej kroplówki wynosi 2,5 do 3 godzin. Wolniejsze tempo przenikania płynu infuzyjnego do krwioobiegu pozytywnie wpływa na ilość wychwyconych metali. Organizm ma bowiem wtedy czas, by z komórek i tkanek metale dostały się do krwioobiegu i opuściły ustrój. Kolejność wiązania się EDTA z poszczególnymi metalami jest dobrze zbadana, przy czym w głównej mierze zależy to od jego wartościowości i aktywności chemicznej. EDTA łączy się z toksycznymi metalami, np. rtęć ołów. Gdy więc połączy się w naczyniu krwionośnym z magnezem, a spotka na swojej drodze rtęć, odda magnez, a połączy się z rtęcią. Dlatego właśnie czas przebywania EDTA w krwioobiegu odgrywa tak ważną rolę. Ja Państwu tylko teraz jeszcze pokażę tą tabelkę, przybliżymy, tak żebyście Państwo troszeczkę bardziej sobie zdali sprawę z tego, jeżeli chodzi o te główne pierwiastki ciężkie, kadm, kumulują się w jakim organie i co powodują. Generalnie rzecz biorąc, wszystkie z tych pierwiastków ciężkich powodują uszkodzenia nerek, nadciśnienia, deformacje kości,
zmiany skórne, zmiany nowotworowe. Także tutaj możecie sobie Państwo rzucić okiem, a ja przejdę dalej do treści. W trakcie trwania terapii konieczne jest uzupełnianie mikroelementów oraz płynów. Zaleca się, aby po wlewie kropelkowym wypić dodatkowo około 1 litra płynów, najlepiej wody. Drodzy Państwo, dlatego między innymi na początku zaproponowałem Wam, żebyście wieczorami pili, darowali sobie już posiłki po 18 i pili wodę, duże ilości wody, zielonej herbaty, tak? Bo tutaj to jest taka, powiedziałbym, naturalna helatacja naszego organizmu i stopniowo nasz organizm, my mu po prostu pomagamy zamiast przeszkadzać. Nie liczmy na to, że ktoś za nas rozwiąże nasze problemy, bo helatacja oczywiście jest skuteczna, ale kosztuje parę ładnych złotych. W Polsce helatację mogą prowadzić tylko i wyłącznie lekarze i to po odpowiednim przeszkoleniu. Także są specjalistyczne gabinety, za dużo się o helatacji też nie mówi, bo to jest, no nie czarujmy się, też konkurencja dla naszych biznesmenów w białych fartuchach. Nad przebiegiem kuracji powinien cały czas czuwać właściwie przygotowany do prowadzenia kuracji lekarz i odpowiednio przeszkolona pielęgniarka. W niektórych przypadkach w celu spotęgowania efektu leczniczego konieczne jest wprowadzenie diety. Ja się dziwię, dlaczego mówią, że w niektórych przypadkach. Osobiście uważam, że w każdym. I najlepiej by było, jakby te zmiany w diecie wprowadzić na dłuższy okres czasu, po to, by w przyszłości nie uniknąć kolejnego potrzeby stosowania kolejnej helatacji. Metale toksyczne a choroby. Badania prowadzone przez instytucję medyczną wykazały, że główną korzyścią, jaka płynie z helatacji, jest usuwanie metali ciężkich z organizmu. Wykazały one również, że testy krwi i analiza włosów potwierdzają tezę, iż praktycznie każdy człowiek w średnim wieku, żyjący w warunkach współczesnej cywilizacji, ma w organizmie ładunek ołowiu, kadmu, rtęci, glinu, arszeniku. Wszystkie one są szkodliwe i trudne do usunięcia w sposób naturalny. I tutaj mamy też opisane pierwiastki. Ja może już tych opisów nie będę czytał, odsyłam Państwa do artykułu, ale jedno z podstawowych pytań, tak? Czy to jest bezpieczne? Czy helatacja jest bezpieczna? Ponad 50-letnie doświadczenie, prowadzone badania i prace naukowe wykazały niezbicie, że helatacja jest całkowicie bezpieczna i nie wywołuje uczulenia. W jednym wlewie kropelkowym podaje się 1,5 do 3 gram w przeciągu 2,5 do 3 godzin 95% roztwór EDTA jest wydalany przez nerki, a pozostałe 5% przez przewód pokarmowy. Następuje to w ciągu 24 godzin. Najbardziej skuteczny okazuje się dożylny sposób podawania EDTA. Jak stwierdził profesor Ożarowski, ojciec polskiej terapii helatowej, wprowadzenie EDTA dożylnie musi działać na naczynia, nie ma innych możliwości. Helatacja doustna nie spełnia tego zadania, gdyż nigdy nie wiadomo do końca, co dzieje się w przewodzie pokarmowym. Drodzy Państwo, zobaczcie, lekarze, tak, którzy, no dzisiaj no, nauka można powiedzieć jest na wysokim poziomie, do dnia dzisiejszego nie wiedzą do końca, co się dzieje w naszym układzie pokarmowym. Pominę komentarz. A ponadto EDTA wiąże się tam z mikroelementami, pozbawia organizm ważnych dla prawidłowego funkcjonowania minerałów. Podawanie EDTA doustnie nie tylko nie pomaga, ale pozbawiając ustrój minerałów może szkodzić. Terapię helatową powinien wdrażać odpowiednio przeszkolony lekarz i pielęgniarka. W Polsce jest taki związek, który się nazywa Polskie Towarzystwo Terapii Helatowej. Oni wydają stosowne w tej materii świadectwa. Proszę też uważać, bo ja już też słyszałem, że potrafią się pojawiać gabinety, które nie są w tej materii przeszkolone odpowiednio. Z taką raptowną metodą, bo to jest dosyć, że tak powiem, raptowna metoda oczyszczania, można oczyścić również organizm ze złogów żylnych, na przykład z dziurawca. Ale takie oczyszczenie może spowodować na przykład śmierć u osoby, która ma duże złogi i no, to nie jest takie
super, jeżeli się oczyści raptownie organizm, który nie jest na to przygotowany. Także z tego tytułu, mimo tego, że no, nazywam tych panów bardzo często biznesmenami w białych fartuchach, jednak wśród nich też są ci, którzy potwierdzają tę regułę, czyli ludzie z powołania, ludzie, którzy stosują metody, by tak naprawdę spełnić przysięgę Hipokratesa. Przede wszystkim nie szkodzić i pomagać ludziom, czyli leczyć. Niezbędne badania. Warunkiem zweryfikowania chorego do terapii chelatowej jest przeprowadzenie właściwych badań. Podstawowe z nich to wywiad z chorymi, pomiary ciśnienia tętniczego krwi. O pozostałych zawsze decyduje lekarz prowadzący terapię chelatową. Mogą to być EKG, analizy laboratoryjne, OB, morfologia, mocz, glukoza, mocznik, kreatynina, czas protorombinowy, cholesterol. No, więcej nie będę czytał. Działania uboczne. Przy prawidłowo prowadzonej terapii chelatowej zgodnie z metodyką i ustalonymi procedurami nie powinno pojawić się skutki uboczne. W rzadkich przypadkach, gdy uszkodzone są przytarczyce, może dojść do krótkotrwałego obniżenia poziomu wapnia w surowicy krwi, co manifestuje się bólami i kurczami mięśni. Podane dożylnie lub doustnie preparaty wapnia usuwają tą dolegliwość. No z tym, że teraz pytanie, w jakiej postaci, czy aby znowu nie chemicznej, a to już mała dygresja. Przeciwwskazania. Jest ich niewiele, ponieważ 95% EDTA jest wydalane przez nerki. Najważniejsze przeciwwskazania to ciężka niewydolność nerek, wyniszczająca choroba nowotworowa, a w przypadku, który zaburzony został cały metabolizm i doszło do uszkodzenia przytarczyc. Są to przeciwwskazania bezwzględne. Istnieją też inne, które uniemożliwiają stosowanie terapii chelatowej przy zachowaniu właściwych środków ostrożności. W każdym takim przypadku decyzję podejmuje lekarz. Znaczy ja bym powiedział inaczej. Decyzję podejmuje każdy pacjent, każdy człowiek. Lekarz, jego obowiązkiem jest poinformować o tym wszystkim, stwierdzić, decyzja co do tego, co robimy ze swoim organizmem, należy do nas. Ale trzeba mieć pełną świadomość tego, jakie są zagrożenia, plusy, minusy i tak dalej. Korzyści z chelatacji. Chorzy z chorobą wieńcową odczuwają ustępowanie bólu wieńcowego. Zdolni są do większego wysiłku. Obserwuje się również poprawę w zapisie EKG. Stopy stają się cieplejsze, wzrasta dystans chromania przestankowego, aż do całkowitego ustąpienia. Im więcej pacjenci chodzą, tym szybciej ustaje ból. No to i bez tego tak naprawdę, ale dotyczy to już osób, które tak naprawdę nie lubią się ruszać. Ponieważ EDTA jest lekiem przeciwzakrzepliwym, zmniejsza się ryzyko powstawania zakrzepów. Podczas wysiłku chorzy lepiej oddychają, zwiększa się ich wydolność oddechowa. Lepsze ukrwienie mózgu powoduje poprawę pamięci i zdolności myślenia, ustępują zawroty głowy, wzrasta sprawność umysłowa. W wielu przypadkach cofają się niedowłady po udarach. Niestety tam, gdzie bezpowrotnie została uszkodzona tkanka mózgowa, poprawa jest niewielka, a kontynuacja leczenia zapobiega powstawaniu nowych udarów. To jest bardzo ważne. Zresztą przy udarach no, zastosowanie ziół też ma ogromne, ogromne znaczenie. Ale dzisiaj mówimy o takim oczyszczaniu, bardzo powiedziałbym, szybkim, agresywnym dla organizmu. Następuje normalizacja podwyższonego ciśnienia tętniczego krwi. Po 6-8 tygodniach od zakończenia kuracji wzrasta dobre samopoczucie. Proces ten przyspiesza wczesne uzupełnienie mikroelementów i witamin. W wielu przypadkach dochodzi do poprawy wzroku i słuchu. Ustępuje wiele przewlekłych schorzeń skóry, które staje się bardziej jędrna. Zwiększa się wytrzymałość na wysiłek fizyczny. Często ustępują objawy depresji. Znika impotencja i oziębłość płciowa. Według statystyk lekarzy amerykańskich zajmujących się chelatacją od 50 lat, po 20 terapiach wiek biologiczny cofa się o dekadę. Czyli mamy też element związany z naszym programem, odmłodzenie. Czy korzyści te się utrzymują? I to jest bardzo ważne. Z długoletnich obserwacji terapii chelatowej wynika, że maksimum efektów chelatacji uzyskuje się po 6-8 tygodniach. Trwałe korzyści zależą od zmiany stylu życia i odstąpienia od przyzwyczajeń, które spowodowały na przykład powstanie miażdżycy lub stan, który zmusił nas do zastosowania chelatacji. Prowadzenie higienicznego trybu życia to nie tylko mycie rąk i zaprzestanie palenia tytoniu, lecz przede wszystkim właściwe odżywianie
i odpowiednio dozowany wysiłek fizyczny. Niestety wiele osób po ustąpieniu objawów chorobowych wraca do poprzedniego stylu życia, palenia, stresów, dogadzania swojemu podniebieniu. Integralną częścią programu halatacji jest więc zmiana stylu życia. Oj, przepraszam, to mi się coś kliknęło. Ja chcę Państwu to tak powiększyć, żeby to zapadło w pamięci, tak? Integralną częścią programu halatacji jest więc zmiana stylu życia. Udowodniono na przykład, że palenie tytoniu zmniejsza do 20% skuteczność tej metody. Natomiast alkohol, czerwone wino czy też dojrzewający alkohol, koniak, whisky, powinny być stosowane w umiarkowanych ilościach. Ważna także okazuje się zbilansowana dieta. Obawy przed halatacją. Może obawy to ja już odpuszczę Państwu, bo obawy były też również związane z tym, czy halatacja jest bezpieczna. Ale na sam koniec jeszcze końcówka artykułu, bo bym chciał dzisiaj jeszcze powiedzieć troszeczkę o tych pasożytach, nie tylko tych, które żywią się w naszym organizmie różnego rodzaju złogami, w tym również złogami powstałymi przy z nadmiernej kumulacji pierwiastków ciężkich, ale tych pasożytów, które gdzieś tam no, drążą na nasz umysł od środka. Jakie choroby można wyleczyć halatacją? Ostre i przewlekłe zatrucia metalami ciężkimi, chorobę wieńcową, zaburzenia krążenia obwodowego, kardiomiopatię, miażdżyce naczyń mózgu, powikłania cukrzycy, stany spastyczne oskrzeli, sklerodermie i inne kalogenezy, zaćmę i jaskrę, owrzodzenia i żylakowatość podłudzi, zatorowatość płuc, choroba zwyrodnienia stawów, choroba Alzheimera, przewlekłe zapalenie trzustki, zaburzenia seksualne. No i na przykład taka metoda, o której ja wspominałem, jak chce się sprawdzić, czy jesteśmy zatrutymi pierwiastkami ciężkimi, to najlepiej wykonać sobie analizę pierwiastkową włosów. Jak długo trwa leczenie? No tutaj 10, ja już trochę skracam, tak? 10 terapii daje wyniki, ale czasami się zdarza, że dopiero przy 30 ludzie bardzo utoksycznieni mają widoczną poprawę. 5 przykazań pacjenta. Stosuj suplementację diety, czyli uzupełnianie mikroelementów. Zwiększ ilość przyjmowanych płynów do 2 litrów dziennie, podczas zabiegu dodatkowo 1 litr. Najlepiej by była to woda mineralna niegazowana o niskiej zawartości sodu. Nie pal papierosów. Stosuj odpowiednio zbilansowaną dietę, więcej się ruszaj. I myślę, że to będzie tyle, jeżeli chodzi o pierwiastki ciężkie. Tutaj krótki artykuł, słowo, które leczy. Jest rzeczą od dawna udowodnioną, że umiejętne stymulowanie wyobraźni poprzez psychoedukację lub psychoterapię, którą możemy również stosować sami, zwiększa aktywność naszego układu odpornościowego, wpływając na polepszenie się stanu zdrowia. Tutaj autor odpowiada na list jednej pani, ja tylko kilka takich cytatów odsyłam już do gazety, bo nie chciałbym się rozlekać, ale właśnie słowo ma ogromne znaczenie. Badania naukowe wykazują, że na choroby zapadamy znacznie częściej, gdy znajdujemy się pod wpływem negatywnych emocji. Stwierdzono na przykład, że depresja może być o wiele istotniejszym czynnikiem ryzyka wystąpienia udaru mózgu czy choroby wieńcowej niż poziom cholesterolu. Natomiast wsparcie emocjonalne pod postacią serdecznej rozmowy jest w stanie ten proces odwrócić. Dlatego też bym prosił, żebyście Państwo nasze spotkania traktowali jako tego rodzaju serdeczną rozmowę, którą sobie prowadzimy. A mieliśmy mówić o dalej jeszcze o pasożytach umysłowych, ale to może ja a propos zamknięcia tej części, a przejdę za chwilę do tej, chociaż nie. To sobie darujemy, to pójdzie do paska, a ja pokażę Państwu coś, co... Co pomoże Państwu pozbyć się pasożytów umysłowych?
które no, żerują na tych, że tak powiem, złogach pewnych mitów i tak dalej, i tak dalej. I już wiele razy mówiliśmy o mitach, utożsamiliśmy sobie różnego rodzaju stereotypy funkcjonujące w naszym codziennym życiu. Ostatnio poczytałem sobie właśnie tą książkę, Niebo na Ziemi. Nie będę całej jej dzisiaj omawiał, ale chcę Państwu zaproponować pewnego rodzaju ćwiczenie, które pozwoli Wam pozbyć się tych stereotypów, mitów, tego, co ja nazywam pasożytami umysłowymi. No wiadomo, że żyjemy w pewnym chaosie informacyjnym. I teraz rozmawianie o tym nie ma jakiegoś większego sensu, bo tak jest. Ale jak to zmienić? Ja proponuję Państwu zrobienie sobie w domu takiego ćwiczenia. Zbliża się długi weekend. Ćwiczenia tak naprawdę dla siebie. Ja kiedyś mówiłem o tym i myślę, że w następną niedzielę powiem dokładnie o tym, jak sporządzić własną mapę marzeń, ale żebyście się Państwo przygotowali do tego, proponuję, żeby każdy sobie znalazł gruby zeszyt, taki co najmniej 60-kartkowy i nieduży, taki A5 wystarczająco będzie, a w trakcie powiem, jak zrobić sobie mapę marzeń. Bo to jest bardzo ważne. Ja twierdzę, że papier ma magiczną moc pośrednictwa między tym, co materialne, a tym, co duchowe. Więc żeby pozbyć się raz na zawsze tych pasożytów mentalnych, to no, nie ma, według mnie nie ma innego wyjścia na tym etapie, tak? Bo jeżeli ktoś od początku był wychowany według no, prawidłowych zasad, to on tego nie musi robić, ale no twierdzę, że w naszej rzeczywistości takich ludzi nie ma. No to są jednostki, które uniknęły indoktrynacji w szkołach, wpajania pewnych rzeczy, które nie są naturalne, ale można to zmienić, tak? Pozbyć pasożytów się też można. Pierwsza rzecz, proszę sobie zanotować takie rzeczy jak, jakie są Twoje marzenia. Spiszcie sobie Państwo marzenia, nieważne jak. Za tydzień powiem, jak je uszeregować, jak je poukładać, co z nimi zrobić i tak dalej. Ale swoje marzenia. Tak po prostu, nie zastanawiajcie się nad tym, tylko usiądźcie i napisz sobie moje marzenia. Oczywiście te pytania powiedzą prawdę o was, wam. I to są dla was rzeczy. Ja ani nikt inny nie chce tutaj waszych marzeń poznawać. Zresztą jak uczę czasami sporządzania tej mapy marzeń, ja nigdy nie czytam cudzych marzeń, bo one mi nie są potrzebne tak naprawdę. Ludzie często się wstydzą marzyć. To też jest trochę takie dziwne, no ale tak jest. Nieważne. Jakie są twoje marzenia? Jak w twoich marzeniach wygląda twoje idealne życie? Określcie państwo, jak wygląda wasze idealne życie. Jakie życie chcielibyście wieść? A jakie jest twoje życie w rzeczywistości? Ale proszę to napisać. Czy to, co dzisiaj robicie i to, jak to wasze życie wygląda dzisiaj, to jest ten obraz, który chcecie, żeby był. Kolejna rzecz. Czy spełniły się już w twoim życiu jakieś marzenia? Jeżeli tak, co to było? To mogą być proste rzeczy. Drodzy państwo, ja kiedyś jako dziecko zamarzyłem sobie, tak sobie powiedziałem, ja wiem, czy to było marzenie, a nawet nie wiedziałem, że to było marzenie, dzisiaj wiem, że to było marzenie, że pojadę kiedyś do Chin. Zapomniałem o tym marzeniu, ja o tym kiedyś mówiłem, a po nastu latach zdarzyło się tak, że służbowo zaproponowano mi wyjazd i wiecie, gdzie państwo pojechałem? No właśnie, pojechałem do tych Chin. O takie drobne rzeczy, no... Proszę, takie, ktoś chciał rower, tak? Później dostał ten rower. Napiszcie o tych swoich marzeniach, tych nawet najdrobniejszych, które się zrealizowały. Czy jest coś, co cię ogranicza i przeszkadza spełniać własne marzenia? Określcie te przeszkody, które wam stoją na waszej drodze. No trochę czasu będzie na to trzeba poświęcić, zbliża się długi weekend. Myślę, że ta podróż do głębi siebie jest ważniejsza jak jakakolwiek podróż, którą państwo chcecie w ten długi weekend zrobić. Ale niezależnie nawet od podróży w fizycznym planie, gdzie byście nie pojechali, zawsze będziecie to wy tam i będziecie mieli czas na to, żeby no, zrobić tą podróż w głąb siebie i określić to, co wam przeszkadza. Na kiedy zaplanowałeś realizację swojego marzenia?
I czy w ogóle zaplanowaliście realizację swoich marzeń? Jeżeli nie, proszę to tylko określić. Za tydzień będziemy dookreślali pewne rzeczy. Cuda. Jak? Ja dzisiaj może pominę te elementy. Kolejna rzecz. Robimy taki skrótowy, że tak powiem, skrótową podróż przez te elementy, które no, dadzą, myślę, duże przyspieszenie Państwu. Czy ktoś Cię w życiu zranił i kto to był? Czyli określcie Państwo osoby, co do których najpierw, czy ktoś zranił Was, tak? Bez osądzania, czy ja już mu wybaczyłem, czy nie, bez analizowania tego. Czy czuję się w jakiś sposób skrzywdzony przez kogoś i kto to był? W jaki sposób ta osoba mnie skrzywdziła? Może sytuacja, może okoliczności, to nie musi być koniecznie osoba. Ale dookreślcie to. Czy odważyłbyś się przebaczyć tym osobom i pojednać się z nimi? To też jest ważne pytanie, bo niektórzy mówią, a wybaczyłem mu, a niech go cholera weźmie, tak? Niby wybaczył, a jednak gdzieś tam coś jeszcze tkwi. Czy, bo to jest tak naprawdę odwaga, wybaczyć temu komuś. Ja Państwu za tydzień również powiem, w jaki sposób bardzo prosto można zrozumieć, jak ważne znaczenie ma wybaczenie drugiej osobie. W jaki sposób mógłbyś im przebaczyć? Czyli zastanowienie się, co ja miałbym zrobić, czy ta osoba miałaby zrobić, żeby no, nastąpiło to przebaczenie. Czy wierzysz w przeznaczenie? Czy sam tworzysz swoją przyszłość? W co Państwo wierzycie? Czy w to, że sami tworzycie swoją przyszłość? Czy to, że jesteście bezwolni i że tak naprawdę przeznaczenie za Was decyduje? Czy jest coś, co Cię fascynuje? Czy masz jakieś hobby? I tu proponuję się naprawdę rozpisać. Zastanówcie się Państwo, co byście robili, bo czasami ludzie mówią, a nie mam, bo nie mam czasu. To popatrzcie na to z innej strony. Wyobraźcie sobie, że macie $1 000 000 na koncie, z procentów z tego miliona żyjecie i co byście robili, bo do pracy już nie musicie chodzić. Tej takiej pracy w tym powszechnym mniemaniu, że praca to jest to, co przynosi pieniądze. Bo tak naprawdę pracą jest wszystko. Ktoś, kto w domu wykonuje pewne czynności, on pracuje. Bardzo fajnie powiedział na spotkaniu w Poznaniu, no nazwisko mi teraz uciekło, sobie przypomnę, zaraz Państwu powiem, pan, który mówił o ekonomii alternatywnej, że tak naprawdę w społeczeństwie nie mówi się o pracy, znaczy szanuje się tylko pracę tą, którą można sfiskalizować. A to nie o to chodzi. To był pan Krzysztof Lewandowski. Pracą jest wszystko. Czyli jakie hobby chciałbyś, żeby stało się twoją pracą? Określcie to, każdy jakieś ma. Ile czasu spędzasz z własnymi zainteresowaniami? To można wyliczyć. Prosiłbym też, żebyście Państwo to określili sobie. W czym jesteś dobry? W czym czujecie się dobrze? Czy przychodzi ci niezmiernie, co przychodzi ci niezmiernie łatwo? To też można określić, bo są takie rzeczy, które nie wkładamy w to jakiejś specjalnej energii, a wychodzą nam tak jakby, nie wiem, samo z siebie to wychodziło. Nazwijcie to, drodzy Państwo. Za co inni Cię chwalą? Przypomnij sobie ostatnio usłyszany komplement, pochwałę Twojej osoby. Im więcej tego było, tym lepiej. Nie tylko ostatnią, ale proszę, żebyście Państwo wpisali. My lubimy pochwały. Taka jest nasza wewnętrzna natura. One też czemuś służą. Też poznaniu siebie. Wypiszcie Państwo to, za co lubicie być chwaleni. I kiedy ostatni raz właśnie w ten sposób byliście pochwaleni. Czy akceptujesz siebie? Czy potrafisz uśmiechnąć się do samego siebie? Prosiłbym, żebyście Państwo potraktowali te pytania nie na zasadzie tak, nie, tylko na takiej zasadzie no bardziej takiego opisowego, żebyście no, otworzyli się sami przed sobą, no bo przed kimże, jak nie przed sobą, macie się otworzyć. Staniecie się wtedy własnymi, dla samych siebie, takimi psychoterapeutami. Kolejna rzecz. Czy często się złościsz? Jeżeli tak, jak często, jakie okoliczności, co powoduje, że się złościsz?
co robisz, by się odprężyć, odpędzić złe myśli? Ja bym powiedział, może nie tyle odpędzić, bo to tak mi z walką się kojarzy, ale niech będzie, tak? Co robisz, żeby tak naprawdę to, co powoduje złość w tobie, tą złość zneutralizować? Czy praca, którą wykonujesz, sprawia ci satysfakcję? Jeżeli nie, to dlaczego? Cały czas proszę, żebyście Państwo na wszystkie te pytania opisali sobie, jeżeli nie robiliście tego nigdy, a mało kto to robi tak naprawdę. Ja się przyznam, że aż tak kompleksowo tego nie zrobiłem, ale gwarantuję Państwu, że do przyszłego weekendu też to zrobię. Ile godzin dziennie pracujesz? Czy masz czas na rodzinę, przyjaciół, relaks i długi sen? A jak chcesz, żeby to wyglądało? Czy myśląc o pracy, myślisz przede wszystkim o pieniądzach, czy raczej o samorealizacji i spełnianiu siebie? Też proszę opisowo. No, wielu ludzi dzisiaj tak naprawdę pracuje i robi to, co robi, tylko dlatego, że ma z tego większe pieniądze. Ja się przyznam, że sam kiedyś tak myślałem, że jak skończę technikum i będę robił to, co lubię i będę brał pieniądze za to, co robię, a robię to, bo lubię, to przestanę to lubić. Tak mi jakoś gdzieś ktoś to wpoił. Nie wiem, jak to się stało, ale nie przypominam sobie, że mi ktoś tak gadał. Ale gadano mi o tym, że rób to, z czego będziesz miał większe pieniądze. Nieważne, tu chodzi przede wszystkim o państwa. Co myślisz o pracy? Przede wszystkim o pieniądzach, czy raczej o semar... jeszcze raz. Czy myśląc o pracy, myślisz przede wszystkim o pieniądzach? Czy pieniądze są celem w twoim życiu? O tym świadczą twoje działania, a nie pobożne chęci. Ile zarabiasz? Czy adekwatnie do włożonej pracy? A jak to odbierasz? Jak się czujesz? Przecież każdy z nas, idąc do określoną, wykonując określoną pracę, godzi się na taką, a nie inną stawkę. I jak to jest z odbieraniem później zapłaty za wykonaną pracę? Odbieraniem przez nas samych w postaci tych odczuć wewnętrznych, a nie w postaci tego, co tam na koncie ląduje. Gdybyś miał właśnie zmienić pracę, co chciałbyś robić? Czy chciała? Czy masz zapał i chęci? Czy masz już wymagane umiejętności? Kiedy ostatnio rozmawiałeś z żoną, z mężem na inny temat niż zakupy, rachunki, dzieci? I jaki to był temat? Na jaki temat rozmawialiście? Jeżeli to było kilka tematów, opiszcie to. Jakie masz myśli? Trzeba się troszeczkę zastanowić nad sobą, czy mamy raczej myśli pozytywne, czy raczej negatywne. Popatrzeć na pewne sytuacje i na to, jakie obrazy nam się w głowie pojawiają. Czy więcej mówisz, czy więcej słuchasz? Czy ważysz wypowiadane słowa? Czasami się śmieję, że mamy dwie pary uszu, znaczy mamy dwa uszy, tak? I jedne usta, po to, żebyśmy dwa razy więcej słuchali, a dwa razy mniej mówili. Ale tutaj chodzi o taką analizę siebie. Czy słuchamy, czy gadamy? Jakie piękne słowa powiedziałeś ostatnio drugiej osobie? Kiedy wychwalałeś kogoś za jego dobre cechy, zachowanie? I czy patrząc na drugiego człowieka, widzisz te dobre cechy, chwalisz go za nie, nawet jakby były niewielkie? Czy widzisz tylko i wyłącznie te negatywne i mówisz o tych negatywnych? Niektórzy to nazywają konstruktywną krytyką i skupiają się tylko na negatywach. Ja mam prośbę, żebyście się skupili na pozytywach danej osoby. I nawet zróbcie sobie przy tej okazji takie ćwiczenie. O osobie, której nie lubicie, która wam wyrządziła krzywdę, którą wcześniej sobie wypisaliście według tych pytań, o których tutaj dzisiaj mówimy sobie, to o tej osobie napiszcie najlepiej, jak potraficie, pięknymi słowami. Ciekawy jestem, komu się to powiedzie. Czy chwalisz innych? Jak często ich chwalisz? I jak ich chwalisz? Zastanówcie się też w relacji do swoich dzieci. Jaką metodę przyjęliście? Metodę pochwały? Były takie doświadczenia, ale o tym może za tydzień też, tak? Bo wrócimy sobie do tych pytań.
Tutaj autor mówi o tym, żeby pisać jak natchniony, żeby tak, no pierwsze myśli muszą być takie od siebie, z głębi, bez zastanawiania się głębszego, żeby to nie było tak, że my często sobie zdajemy sprawę z tego, co powinno być napisane, ale i piszemy to, co ktoś by chciał usłyszeć, a nie to, co naprawdę jest. Drodzy Państwo, piszecie o sobie, dla siebie, po to, by no, pokonać pewne bariery wewnętrzne. Inaczej tego nie zrobicie, jak będziecie pisali to, co chcielibyście usłyszeć. No tu trzeba sobie zdać sytuację, sprawę z tego, w jakim miejscu jesteście. Najdalsza podróż zaczyna się w miejscu, w którym stoi każdy z nas. I od pierwszego kroku, w kierunku, który sobie wybierzecie, nie da rady pojechać, przeżyć życia za kogoś innego albo żyć życiem innej osoby. Nawet jakby nie wiem, jak pięknie to życie nam się jawiło. Każdy jest w najlepszym możliwym momencie swojego istnienia i stąd, gdzie jest, może wykonać kolejny krok. Także opiszcie też jakiś cud w waszym życiu, jaki się znalazł. Czy był taki cud? Czy uważacie, że coś, co w waszym życiu się zdarzyło, to było cudem? Kolejna rzecz to napiszcie, kiedy zaszaleliście i co to było za szaleństwo, na czym ono polegało. Jakie odczucia przyniosło to szaleństwo? Napiszcie też na samym końcu coś takiego w skali od 0 do 5. Albo przyjmijcie sobie własną, no, czy może inaczej. Mi się podoba bardzo skala od 1 do 10. Czy jesteście szczęśliwi? I co dla was znaczy szczęście? Czego potrzebujecie, żeby być szczęśliwymi? Czy to szczęście wam się wymyka z rąk? A jeżeli tak, to dlaczego? Jak podchodzicie do tego, co ogólnie przyjmuje się szczęściem? Może niektórzy z was będą kontrowersyjnie podchodzili do tego, ale tu jest powiedziane, kiedy się modlisz. Ale to nie musi być słowo modlitwa. Na czym się skupiasz? O czym rozmawiasz najwięcej na co dzień? O czym medytujesz? Jest takie piękne powiedzenie, że modlitwa jest samospełniającą się przepowiednią. Ja twierdzę, że każda myśl jest naszą modlitwą. I w takim kontekście chciałbym, żebyście Państwo potraktowali ten punkt. O czym, kiedy się modlicie i o czym się modlicie? Jak się modlicie? Czy modlisz się własnymi słowami? Czy jesteście naturalni? A może sztuczni, czy klepiecie pewne rzeczy na takiej zasadzie, bo nas nauczono? Czy to są tylko rytuały, bo namnożyło się różnego rodzaju metod, kursów i tak dalej? Ojejku, przepraszam. Gdzieś mi uciekło, ja przepraszam, już to szukam. Jest, dobra. I stosujemy czasami rytuały, ale tak bardzo, bardzo mechanicznie, tak bezwiednie. A tu chodzi o to, żebyście byli w tym, co robicie, tu i teraz. Jest tak, że ludzie często myślą o czymś, co chcieliby jutro, a w momencie, kiedy to, co chcieli wczoraj, jest, realizuje się, oni już o tym nie myślą, oni nie są w tym, oni już są gdzie indziej, oni już są tego, co będzie pojutrze. I nigdy ich nie ma tu i teraz. Proszę, żebyście no, starali się mnie zrozumieć, tak? Czyli o takie własne, wewnętrzne. Nawet jeżeli to będzie takie nieudolne, nawet jeżeli to będzie, to trening czyni mistrza tak naprawdę. Ale to ma być wasze własne. Opiszcie to. Jak potraficie? Czy modląc się więcej prosisz, czy więcej dziękujesz? O co się ostatnio modliłeś? Za co dziękowałeś? Czy doświadczyłeś w swoim życiu szczególnego znaku? Może uzdrowienia, może niespodziewanego obrotu sprawy, zwykłego cudu? Wcześniej było o cudach, tutaj takie jakby uściślenie tego. Co to było? Co to był za cud? Czy wierzysz, że możesz zdziałać cuda i chodzić po wodzie? Czy wierzysz, że Bóg cię wysłucha, kiedy go poprosisz? Aż prosi się, żeby napisać sobie, kim dla ciebie jest Bóg? Co dla ciebie znaczy słowo Bóg? Co się za nim kryje?
Czy wiesz, że masz prawo do szczęścia? Czy wiesz, że masz prawo do dobrobytu? Na razie nie wnikamy w to, co to znaczy dobrobyt, tak? Ale czy wierzymy w to, że to, co nas spotyka, jest najlepszym tym, co może się nam zdarzyć? Czy dzielisz się tym, co już posiadasz, z innymi osobami? Czy potraficie się dzielić? Niektórzy mówią, a będę dobry, jak będę bogaty. Ja często zadaję pytanie, a co stoi na przeszkodzie, żebyś dzisiaj był dobry? Co to znaczy dla ciebie być dobrym? Co to znaczy dla ciebie być bogatym? Szczęście, dobro, w mojej opinii, to nie jest stan posiadania, to jest stan ducha. Jeżeli ktoś dziś już czuje się bogatym, on zawsze będzie bogaty i on zawsze będzie miał się czym dzielić. Jeżeli dziś się nie czuje bogaty, to nigdy nie będzie uważał, że jest na dość bogatym, by się dzielić. Chociaż zdarzają się czasami chlubne wyjątki. Czy kupiłeś kiedyś bezdomnemu gorącą herbatę? Czy odwiedziłeś pobliski dom dziecka? Jak się dzielisz z innymi? No ja nie będę Państwu dzisiaj opowiadał swoich przygód w tej materii, jest ich sporo, z różnymi wnioskami, że tak powiem, wyciągniętymi z tych zdarzeń, ale tu chodzi o to, żebyśmy my sami, że tak powiem, o tym opisali. Może za tydzień ja troszeczkę do tego też i wrócę. Bo tak naprawdę to nie ma znaczenia, kto to, co, czym go obdarowaliśmy, w jaki sposób to wykorzystał. Ważne jest to, że go chcieliśmy obdarować. W sposób, w jaki on chciał być obdarowanym. Kiedy ostatnio się śmiałeś? Czy ostatnio śpiewałeś? Kiedy skakałeś z radości? Tu aż prosi się, żeby powiedzieć, kiedy czułeś się jak dziecko, nieskrępowane sytuacją. Z czego się ucieszyłeś? No tutaj miejsce w książce na notatki. Zaraz, bo mi tutaj ucieka. I to jest chyba wszystko z tej pozycji. Ja więcej Państwu już dzisiaj... Aha, jest jeszcze coś. Myślę, że to też warto. Jak radzisz sobie z czasem? Czy masz dużo czasu? Czy ciągle ci go brakuje? Kiedy się ostatnio zatrzymałeś? Co zrobiłeś? A może tkwisz w ciągłym, bezrefleksyjnym pędzie? Co możesz zrobić, aby mieć więcej takich wolnych chwil? Czy jesteś słowny i dotrzymujesz złożonych obietnic? Tak a propos tego wcześniejszego pytania, co możesz zrobić, aby mieć więcej wolnych chwil? Drodzy Państwo, jakoś tak dziwnie jest, że no i ja miałem takie krótsze, dłuższe przerwy między jednym zajęciem a drugim, powiedziałbym nawet takim z etatu, bardzo, bardzo czasochłonnym. I wiecie co? Miałem też taki czas wyłącznie dla siebie, kiedy mogłem zająć się takimi sprawami, na które zawsze szukałem czasu. I o dziwo, wtedy, kiedy niby wydawało mi się, że ten czas mam, to ja robiłem mniej, aniżeli wtedy, mniej dla siebie, aniżeli wtedy, kiedy pracowałem nawet na tym etacie. Wtedy potrafiłem się zorganizować, znaleźć czas na wszystko, dosłownie na wszystko. A wtedy, kiedy miałem czas, dochodziłem do wniosku, a nie, to może poczekać. Dłużej spałem. Mówię, nie, no nie dzisiaj, zrobię to jutro. I wszystko tak jakoś uciekało przez palce. Ja bym prosił, żebyście też napisali jedną taką rzecz. Czym dla mnie jest dyscyplina? Czym dla mnie jest samodyscyplina? I czy potrafię się sam dyscyplinować? Ale w dobrym tego słowa znaczeniu. Czy jesteś słowny i dotrzymujesz złożonych obietnic? Co ostatnio obiecałeś sobie i innej osobie i dotrzymałeś danego słowa? Czy umiesz zaplanować ważne wydarzenia, urodziny żony, wyjazd na wakacje, zakupienie domu i tak dalej? Jeżeli tak, to co to było?
Zaplanuj teraz odkładane ciągle marzenie. Tu chodzi o jedno, niech będzie jedno. Czy będziesz mógł robić w społeczności, co będziesz mógł robić w społeczności, które autor nazywa niebem na ziemi? Najpierw prosiłbym, żebyście Państwo określili, co, jak uważacie, jak powinno wyglądać niebo na ziemi. Czy to, co dzisiaj jest, jest niebem na ziemi? Dla niektórych pewnie tak, w ich mniemaniu i odczuciu, ale jaki jest Wasz ideał tego, co autor nazywa niebem na ziemi? Czy jesteś gotowy do pracy nad swoimi marzeniami? Czy jesteś, czy czujesz się boski? Co nazwałbyś swoim niebem na ziemi? A czy jesteście Państwo gotowi do współpracy z takimi ludźmi, którzy no, działają na podobnych wibracjach? No to już będzie wszystko. Tu są podziękowania, także ja również Państwu dzisiaj serdecznie dziękuję. No trochę dzisiaj jest, było dłużej. Mam nadzieję, że nikt do mnie o to pretensji nie będzie miał. Jeżeli Państwo się przygotujecie do programu za tydzień, to za tydzień ułożymy sobie kwestię marzeń. Podam dokładnie również pewne rzeczy, jeżeli chodzi o wyzbycie się pasożytów na płaszczyźnie materialnej, tej fizycznej. Dalej polecam, żebyście... A, miałem też Państwo, może jeszcze przed końcem rzucę jedną rzecz, to zamkniemy, bo miałem to też podać. O! I mi uciekło w ferworze, no ale niech będzie. O, tam Państwo widzieliście takie gotowe produkty na odrobaczanie, ale tutaj podam Państwu dzisiaj tylko kilka roślin, które no, są rewelacyjne, jeżeli chodzi o odrobaczanie. Trochę już dzisiaj długo, nie chcę przeciągać, wrócimy do tego za tydzień, ja tylko wymienię. Takie rośliny jak kminek, kminek indyjski, bożodrzew gruczołowaty, alstonia, arbus jadalny, orzech betelowy, aksamitka rozpierzchła, brzoza brodawkowata, trzmielina zwyczajna, kocanka piaskowa, borówka brusznica, buk wschodni, kozłek lekarski, bobrek trójlistkowy, woskowica europejska. Nie wszystkie też czytam, tak, bo tutaj Państwo macie, zresztą nad tym się, że tak powiem, pochylimy też za tydzień, pomówimy sobie o marzeniach i pomówimy sobie właśnie o tych już pasożytach w płaszczyźnie fizycznej i który na co będzie dla danej osoby najbardziej właściwy. Rdest ptasi, stulicha psia, dziurawiec zwyczajny, poziomka pospolita, wierzba, kapusta zwyczajna. I myślę, że to wystarczy na razie. Nie będę, że tak powiem, zmieniał kontekstu naszego dzisiejszego spotkania. Ktoś do mnie już dzwonił, ale to za chwileczkę najwyżej porozmawiam. Ja Państwu bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Tak jakoś dzisiaj na koniec wypadłem z kontekstu, ale myślę, że to, co chciałem Państwu dzisiaj przekazać, przekazałem. Ja dziękuję za to, że znaleźliście czas dla siebie i zachęcam do tego, żebyście znaleźli go więcej. Zapraszam do programu za tydzień. Do usłyszenia i do zobaczenia.